I zobaczyłem wielki biały tron i zasiadającego na nim, sprzed którego oblicza uciekła ziemia i niebo, i nie znaleziono dla nich miejsca. I zobaczyłem umarłych, wielkich i małych, stojących przed Bogiem, i otwarto księgi. Otwarto też inną księgę, księgę życia, i osądzeni zostali umarli według tego, co było napisane w księgach, to znaczy według ich uczynków. Księga Objawienia, rozdział 20, wersety od 11 do 12. Jak może człowiek żyć ze świadomością, że zgotował ponad 100 tysiącom ludzi śmierć, że spowodował dziesiątki lat trwające cierpienie, emocjonalne męki i zniszczenia, przyniósł apokaliptyczne przerażenie unoszące się nad ludzkością? Pułkownik Paul W. Tibbets wraz z 10 członkami załogi 6 sierpnia 1945 roku rano o 8:15 spuścił pierwszą bombę atomową na Hiroshimę. W tej minucie zniszczył nie tylko miasto to, ale również ówczesne serce świata, cywilizacji i kultury. Czy załoga samolotu nie wiedziała, jaką zrzuca bombę? Naturalnie, mężczyźni wiedzieli, co czynią. Znali ryzyko dla siebie samych, jak również przerażający los ludzi w mieście. Spaleni, rozerwani, uduszeni, poranieni, poparzeni i napromieniowani. Śmierć i zniszczenie nie do opisania. I można być pewnym i przekonanym, że owych mężczyzn nigdy nie opuściły wspomnienia tego dnia. Jednak Tibbets, zapytany, czy kiedykolwiek żałował wykonania tego polecenia, odpowiedział: nigdy nie żałowałem i nie wstydziłem się z tego powodu. Wykonałem tylko rozkaz. Kropka. Myśli, że jest niewinny i pielęgnuje dalej swoje róże. Zrzucenie bomb na Hiroshimę i Nagasaki należy do najstraszniejszych wydarzeń XX wieku. Ludzie, którzy corocznie wspominają to wydarzenie i jego ofiary w parku Peace Memorial w Japonii, milczą, gdyż żadne słowa nie są w stanie wyrazić cierpienia tych ofiar. Paul W. Tibbets nie chciał po swojej śmierci żadnego honorowego pochówku, żadnego kamienia nagrobkowego, żadnej przemowy, pomimo że był wysokiej rangi pułkownikiem. Jego zwłoki zostały skremowane, popiół rozrzucony ponad kanałem La Manche. Nie pozostał po nim nawet napis na kamieniu. A może jednak Pan Jezus powiedział w Ewangelii Jana 5 rozdział 28-29: nadchodzi godzina, kiedy wszyscy w grobach usłyszą głos Jego. I wyjdą ci, co dobrze czynili, by powstać do życia, a inni, którzy źle czynili, by powstać na sąd. Naturalnie wielkość winy poszczególnych ludzi jest różnorodna, jednak Bóg nie odmierza kary według uczynków. On osądza ludzi według tego, czy uwierzyli w ofiarę Pana Jezusa Chrystusa na Golgocie, czy nie. Wiara w to dzieło uwalnia każdego człowieka z jego win i grzechów, ponieważ Syn Boży pojednał nas z Bogiem. Zdarzyło się to po raz pierwszy i jedyny raz. Zdarzyło się to raz jeden i jest to wspaniała nowina. Możliwość wybaczenia grzechów posiadał również Paul W. Tibbets. Niestety nie możemy powiedzieć, czy wykorzystał tę szansę. Nieważne, czy grzech jest lekki, wielki, czy mały, czy szeroko otwarte ramiona są przez daną osobę odczuwane, czy nie. I nie ma znaczenia, czy grzech jest wielki, czy mały. Szeroko otwarte ramiona Pana Jezusa Chrystusa zapraszają także dzisiaj. On przyjmie każdego grzesznika, który przyzna się do winy i będzie pokutował. I zobaczyłem wielki biały tron i zasiadającego na nim, sprzed którego oblicza uciekła ziemia i niebo,
i nie znaleziono dla nich miejsca. I zobaczyłem umarłych, wielkich i małych, stojących przed Bogiem i otwarto księgi. Otwarto też inną księgę, księgę życia. I osądzeni zostali umarli według tego, co było napisane w księgach, to znaczy według ich uczynków. Księga Objawienia, 20 rozdział, 11 do 12 wersetu.